Są muzycy, przy których nazwisku może pojawić się lekki uśmiech. Mogą czuć się trochę zapomniani, ale są to artyści, którzy na przykład odnieśli wielki sukces na początku lat 70. Dzisiaj swoje, uwaga, 86. urodziny obchodzi Andrzej Dąbrowski, perkusista jazzowy, który w 1970 roku postanowił być też wokalistą. W 1972 roku nagrał swoją pierwszą i najbardziej kultową, popularną płytę Do zakochania jeden krok. Jednocześnie piosenka ta, będąca jednocześnie tytułem jego debiutanckiego albumu, stała się wielkim przebojem. Za muzykę odpowiedzialny był nieżyjący już kompozytor Antoni Kopf. W roku 1974 nagrał drugi album zatytułowany Andrzej Dąbrowski. To słynna okładka płyty z dużym Fiatem, czyli polskim Fiatem 125P. Oprócz tego w jego dyskografii znajduje się epka zatytułowana Zielono mi. To kolejny wielki przebój tego artysty. Obecnie Andrzej Dąbrowski bardziej jest znany, i to w tym wieku, jest aktywny do tej pory, jako osoba, która ma wielką pasję, drugą poza muzyką, czyli wyścigi samochodowe. I ten 86-latek jest aktywny z kolei w tej profesji po dziś dzień. Oczywiście sporadycznie grywa z różnymi zespołami jazzowymi. Piękny wiek i właśnie te samochody. 86 lat i za kierownicę. Nie jest to dla mnie dziwne, dlatego że powiem wam coś z mojego prywatnego podwórka. Mój dziadek obecnie, od strony ojca, obecnie człowiek, który skończył 92 lata, jest po trzech wylewach, rzucił prawo jazdy dopiero pół roku temu. Można? Można. Pozdrawiam i do zobaczenia.